Hello, 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 hello. Dzień dobry, witam Was serdecznie na naszym kanale Czytam więc jestem, i zapraszam na drugą część siódmego już rozdziału książki Michaiła Buchakowa pod tytułem Fatalne jaja, którą czytam dla Was codziennie o godzinie 20, czyli jest to powieść w odcinkach. Dzisiaj druga część. Siódmego rozdziału. Tak, jak już wspomniałam. Był bardzo słoneczny dzień sierpniowy. Przeszkadzał profesorowi, dlatego też story były zapuszczone. Jeden giętki na nóżce reflektor rzucał pęk ostrego światła na szklanny stół, zawalony instrumentami i szkłami. Opuściwszy się na oparcie fotela na śrubie, Piersikow w znużeniu palił i przez smugi dymu patrzył martwymi ze zmęczenia, lecz zadowolonymi oczyma w uchylone drzwi kamery, gdzie ledwie, ledwie ogrzewając i bez tego duszne i nieczyste powietrze w gabinecie, cicho leżał czerwony snop promienia. Zastukano do drzwi. No, spytał Piersikow. Drzwi miękko zaskrzypiały i wszedł pankrat. Wyprostował się na baczność i, blednąc ze strachu przed bóstwem, rzekł tak. Tam do pana, panie profesorze, rok przyszedł. Coś na kształt uśmiechu ukazało się na twarzy uczonego. Przymrużył oczki i spytał. To ciekawe, tylko, że jestem zajęty. Oni mówią, że z urzędowym papierem z kremla. Rok z papierem? Rzadkie połączenie wyrzekł, wyrzekł Piersikow i dodał. No więc dawaj go tutaj. Słucham, odpowiedział pankrat i jak wąż znikł za drzwiami. Po chwili skrzypnęły drzwi i zjawił się na progu człowiek. Piersikow zaskrzypiał śrubą i spojrzał na przybyłego z ponad okularów przez ramię. Piersikow był zbyt daleki od życia, nie interesował się nim zupełnie, lecz tu nawet Piersikowowi rzucił się w oczy zasadniczy i główny rys wchodzącego człowieka. Był dziwnie staromodny. W 1919 roku ten człowiek byłby zupełnie na miejscu na ulicach stolicy, byłby nawet znośny w 1924 roku, w początku jego. Lecz w 1928 roku byłby już dziwny. W tym czasie, kiedy najbardziej nawet zacofana część proletariatu piekarze, Chodzili w marynarkach. Kiedy w Moskwie rzadkością był french, staromodny kostium, porzucony ostatecznie w końcu 1924 roku, na przybyszu była skórzana kurtka z dwoma wyłogami, zielone spodnie, na nogach owiacze i sztyblety, a przy boku olbrzymiej starej konstrukcji pistolet Mauser w żółtej skórzanej pochwie. Twarz przybysza wywarła na piersiejkowie to samo wrażenie, co i na wszystkich. Nader nieprzyjemne wrażenie. Malutkie oczki patrzyły na cały świat ze zdumieniem, i jednocześnie z pewnością siebie. Coś pewnego siebie było w krótkich nogach, z płaskimi stopami twarz sina wygolona. Piersikow od razu nachmurzył się. Bezlitośnie zaskrzypiał gwintem i patrząc na wchodzącego już nie z ponad okularów, a przez nie, mówił: Pan z papierem, gdzież jest? Przybysz widocznie był oszołomiony tym, co zobaczył. W ogóle mało był zdolny zmieszać się, lecz tu zmieszał się. Sądząc oczek, zdumiała go przede wszystkim szafa o dwunastu półkach, dochodząca do sufitu i szczelnie zapchana książkami. Potem, rozumie się, kamery, w których jak w piekle błyszczał malinowy, rozrosły w szkłach promień. I sam o w półmroku, przy ostrej igle promienia, wypadającego z reflektora, był dostatecznie dawny i wspaniały na fotelu śrubowym. Przybysz wlepił w niego spojrzenie, w którym wyraźnie, przez pewność siebie drgały iskry szacunku. Żadnego papieru nie podał, a rzekł. Jestem Aleksander Siemienowicz Rock. No, więc co? Mianowany jestem zarządzającym wzorowego sowchozu. Czerwony promień, objaśnił przybysz. No więc? I oto do Was, towarzyszu, z sekretnym poleceniem. Ciekawe by było dowiedzieć się krócej, jeśli można. Przybysz rozpiął wyłogi kurtki. I wysunął rozkaz, wydrukowany na wspaniałym, mocnym papierze. Wręczył go Piersikowowi, a potem, bez zaproszenia, usiadł na śrubowym taborecie. – Nie pchnijcie stołu! – z nienawiścią rzekł Piersikow. Przybysz z przestrachem spojrzał na stół, na odległym brzegu, którego w wilgotnym, ciemnym otworze połyskiwały martwo jak szmaragdy czyjeś oczy. Powiało zimnem na niego od nich. Ledwie tylko Piersikow przeczytał papier, zerwał się z taboretu i podbiegł do telefonu. Po kilku sekundach już mówił spiesznie i w najwyższym stopniu rozdrażnienia. Darujcie, nie mogę zrozumieć, jakżeż tak ja bez mojej zgody, rady, toż przecież oni diabli wiedzą, co narobi. Tu nieznajomy odwrócił się w ostatecznym oburzeniu na taborecie. Przepraszam, zaczął. Jam za żo lecz Piersikow machnął na niego haczykiem i ciągnął dalej. Przepraszam, nie mogę zrozumieć. Ja w końcu kategorycznie protestuję. Nie dam swojej sankcji na próby z jajami, dopóki sam nie wypróbuję ich. Coś kwakało i stukało w słuchawce, i nawet z odległości było zrozumiałe, że głos w słuchawce pobłażliwy mówi z małym dzieckiem. Skończyło się na tym, że czerwony piersikow z hasłem zawiesił słuchawkę i obok niej rzekł do ściany: Umywam ręce! Wrócił do stołu, wziął z niego papier, przeczytawszy go raz jeszcze od góry do dołu przez okulary i naraz zabył. Pankrat! Pankrat zjawił się w drzwiach, jakby podniósł się dźwigiem w operze. Piersikow spojrzał na niego i warknął. Wyjdź precz, Pankrat! I Pankrat, nie wyrażając na twarzy najmniejszego zdziwienia, znikł. Potem Piersikow zwrócił się do przybysza i przemówił. Pozwoli pan, jestem posłuszny, nie moja rzecz i mnie to nie interesuje. Przybysza profesor nie tyle obraził, ile zdumiał. Przepraszam, zaczął, wy przecież towarzyszu, co pan wciąż towarzysz i towarzysz? Chmurnie przebąknął Piersikow i umilkł. Jednakże wypisało się na twarzy rok. Prze... Tak więc, proszę bardzo, przerwał Piersikow. Oto kula łukowa. Od niej Pan otrzymuje drogą przesunięcia okularów. Piersikow szczęknął pokrywką kamery, podobną do aparatu fotograficznego. Wiązkę, którą może Pan zebrać drogą przesunięcia obiektywów. Oto numer jeden i lustro numer dwa. Piersikow zgasił promień, znów zapalił go na podłodze azbestowej kamery. A na podłodze w promieniu możecie rozłożyć wszystko, co się Wam podoba i robić próby. Nadzwyczaj proste, nieprawdaż? Piersikow chciał wyrazić ironię i pogardę, lecz przybysz nie zauważył ich uważnie błyszczącymi oczkami, wpatrując się w kamerę. Tylko uprzedzam, ciągnął dalej Piersikow, rąk nie należy wsuwać w promień, gdyż zgodnie z moimi obserwacjami wywołuje on przerost epitelium. A czy złośliwy on jest czy nie, ja ku wielkiemu ubolewaniu nie mogłem jeszcze ustalić. Przybysz zręcznie schował ręce swe za plecy, upuszczając skórzaną czapkę, i popatrzał na ręce profesora. Były one na wskroś przepalone jodem, a prawa przy dłoni była obandażowana. A jakżeż pan, profesorze? Możecie kupić gumowe rękawiczki w Szwabę na Kuźnieckim, w rozdrażnieniu odrzekł profesor. Nie jestem obowiązany troszczyć się o to. Tu Piersikow popatrzał na przybysza zupełnie jak przez lupę. Skąd pan się wziął? W ogóle, dlaczego pan? Rok wreszcie obraził się mocno. Przepraszam, wszak trzeba przecież wiedzieć, o co idzie sprawa. Dlaczego pan się przyczepił do tego promienia? Dlatego, że to olbrzymiej wagi sprawa. Aha, olbrzymiej. Zatem, pan i wtedy pankrat ukazał się. Poczekaj, pomyślę. I pankrat pokornie czekał. Ja, mówił Piersikow, nie mogę zrozumieć to czego. Dlaczego potrzebny jest taki pośpiech i sekret? Pan profesorze, zbił mnie już z tałyku, odpowiedział rok. Pan nie wie, że kury wszystkie zdechły co do jednej. No więc cóż z tego? zawołał Piersików. Cóż to wy chcecie wskrzeszać je momentalnie czy co? I dlaczego przy pomocy jeszcze niezbadanego promienia, towarzyszu profesorze? Odparł Rok. Pan mi słowo honoru przerywa. Mówię panu, że nam koniecznie potrzeba wznowić u siebie hodowlę kur, dlatego że za granicą piszą o nas wszelkie obrzydliwości, tak. I niech sobie piszą. No wie pan, zagadkowo odpowiedział rok i pokręcił głową. Komu pragnąłbym wiedzieć, przyszła do głowy myśl hodować kury z jajek? Mnie, odpowiedział rok. Aha. Tak A dlaczego pozwoli Pan się dowiedzieć? Skąd Pan się dowiedział o właściwościach promienia? Byłem profesorze, na pańskim odczycie. Ja z jajami jeszcze nic nie robiłem. Dopiero zamierzam. Jak Boga kocham, Uda się naraz z przekonaniem i szczerze rzekł: rok: Promień pański jest tak... – Znakomity, że choćby słonie można hodować, nie tylko kurczęta. – Wie pan co? – mówił Piersikow. – Pan nie jest zoologiem? – Nie. – Szkoda, z pana byłby bardzo śmiały eksperymentator, tak. Tylko pan ryzykuje zyskać niepowodzenie i tylko mnie zabiera pan czas. My panu zwrócimy kamerę, co znaczy kiedy, a od kiedy wywiodę pierwszą partię. Z jaką pewnością pan to mówi? Dobrze, pan krat, mam z sobą ludzi, rzekł rok i ochronę. Do wieczora gabinet Piersikowa osierociał, opustoszały stoły. Ludzie Rokka wywieźli trzy wielkie kamery, pozostawiając profesorowi tylko pierwszą malutką, z którą rozpoczynał doświadczenia. Nadchodził zmierzch lipcowy. Szarzyzna ogarnęła instytut. Popłynęła przez korytarze. W gabinecie słychać było monotonne kroki. To Piersikow, nie zapalając światła, mierzył wielki pokój od okna do okna. Dziwna rzecz. Tego wieczoru trudno do objaśnienia tęskny nastrój, Ogarnął ludzi zamieszkujących Instytut i zwierzęta, żaby nie wiadomo dlaczego wszczęły tęskny koncert i rechotały złowieszczo i ostrzegająco. Pankrat musiał łapać węża, który uciekł ze swojej klatki i kiedy go złapał, mina węża była taka zupełnie, jakby ten zamierzał uciekać, gdzie oczy poniosą byle tylko uciec. O późnym zmierzchu zadźwięczał dzwonek z gabinetu Piersikowa. Pankrat ukazał się na progu i zobaczył dziwny obraz. Uczony stał samotnie po środku gabinetu i patrzył na stoły. Pankrat zakasłał i stał nieruchomo. – Oto! – Pankrat rzekł Piersikow i wskazał na opustoszały stół. Pankrat przestraszył się. Wydało mu się, że oczy profesora w mroku były… Zapłakane. Było to tak niezwykłe, tak straszne. Tak jest, płaczliwie odpowiedział Pankrat i pomyślał. Lepiej byś ty już nawrzeszczał na mnie. Ot, powtórzył Piersikow i usta jego drgnęły zupełnie jak dziecku, któremu zabrano bez żadnego powodu ulubioną zabawkę. Ty wiesz, Pankrat... Ciągnął dalej piersikow, odwracając się do okna. Żona moja, która wyjechała przed piętnastu laty do operetki wstąpiła, a teraz, jak się okazuje, umarła. Oto historia, drogi pankrat. List mi przysłali, żaby krzyczały żałośliwie, i zmierzch otulał profesora. Oto ona, no Moskwa. Gdzieś jakieś białe kule za oknami zapłonęły. Pankrat, straciwszy głowę, smucił się, stał ze strachu na baczność. Idź, pankrat. Ciężko wyrzekł profesor i skinął ręką. Kładźcie spać, drogi gołąbku, pankrat. I zapadła noc. Pankrat wybiegł z gabinetu dla na palcach, przybiegł do swojej komórki, rozrzucił gałgany w kącie, wyciągnął spod nich napoczętą butelkę ruskiej, gorzkiej i od razu wychylił prawie pełną szklankę od herbaty. Zakąsił chlebem z solą i oczy jego cokolwiek poweselały. Późnym wieczorem, już prawie pod północ, Pankrat, siedząc na ławce w skąpo oświetlonym vestibulu, mówił do nieśpiącego mel Melonika – Drapiąc się w pierś pod perkalową koszulą, lepiej by zabił, jak bo. Czyżbyż płakał? Z ciekawością dopytywał się Melonik. Jak, bo zapewniał pankrat. Wielki uczony zgodził się Melonik. Wiadomo, żabą żony nie zastąpi. W żaden sposób. Zgodził się Pankrat. Pomyślał potem i dodał: Ja swoją babę myślę sprowadzić tutaj, po co ma w samej rzeczy na wsi siedzieć, tylko że ona w żaden sposób tych gadów znieść nie może. Co tam mówić, obrzydliwość straszna, zgodził się Melonik. Z gabinetu uczonego nie było słychać ani dźwięku i światła w nim nie było. Nie było smużki pod drzwiami. Zakończyliśmy siódmy rozdział książki Michaiła Błłuchakowa pod tytułem Fatalne jaja. Do zobaczenia jutro o godzinie dwudziestej, czyli jak zwykle, dobrej nocy.